na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura. Wprowadzenie skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem. Odłożenie podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli.